Na Patryk Dudek, Greg Hekoch, Piotr Protasiewicz, Chris Holder, wyścig absolutnie o wszystko. Toruń, Zielona Góra decyduje, 15 ściganie, taśma w górę, świetnie Greg Hekoch, Hekoch najlepszy na starcie, Holder po zewnętrznej, zaraz będzie koło niego, Holder z Hekochem na dwóch pierwszych miejscach, wmieszał się w to wszystko jeszcze Patryk Dudek, na ile będzie stać tutaj Duzers, ale dwoi się, troi, wygina Holder, ale Duzers jest przed nim, Duzers jedzie o wszystko, a pamiętajmy, że z tyłu Protasiewicz, który także może wyczarować coś z niczego. Straszliwa walka między Holderem a Dudkiem. Protasiewicz bliżej. Duzer stoczy tutaj bój niemiłosierny. Ogląda się Greg Hekoch. Co robić? Pomagać czy uciekać? Cały czas wszyscy w kontakcie. Duzer już drugi przed Chrisem Holderem. Holder teraz krawężnik. Co za wyścig! Co za 15 bieg decydujący o wszystkim. Hekoch nie jest jeszcze bezpieczny. Protasiewicz trzeci włącza się, a Dudek za chwilę może jeszcze łyknąć Grega Hekocha. Spada na ostatnie miejsce Chris Holder. Ostatni łuk tego spektaklu decyduje o wszystkim. Hekoch jedzie, Duzer jest w krawężnik. Zielona Góra, coś nieprawdopodobnego. Bastion Toruń pada po raz trzeci, ale w jaki sposób? W jakim stylu? Nikt tutaj na MotoArenie nie wierzy w to, co się stało. 5-1.